Zacznę od gratulacji, bo 4 gole w jednym spotkaniu to jest naprawdę niebywały wyczyn. Dziękuję bardzo, ale na pewno tutaj wzięło się to stąd, że kreowałyśmy sobie dzisiaj bardzo dużo sytuacji. Myślę, że tych bramek mogło być jeszcze więcej i ten wynik dzisiejszy mógł być jeszcze wyższy, gdybyśmy były troszkę bardziej konkretniejsze z przodu, ale na pewno ilość stworzonych sytuacji bardzo nas cieszy. No to tak po kolei, bo przyjechałeś tutaj na pewno z zamiarem zwycięstwa, no i tak naprawdę już w pierwszej połowie ten wynik zamknęłyście. Tak, dokładnie. Chciałyśmy na pewno narzucić swoje tempo gry. Dzisiaj warunki pogodowe troszkę nam te plany troszkę pokrzyżowały, aczkolwiek tutaj nie szukamy żadnych wymówek. Chcemy utrzymywać wysokie tempo od pierwszej do 90 minuty i na pewno były w tym meczu momenty, gdzie udawało się to bardziej i były momenty, gdzie niestety to tempo troszkę było słabsze, ale na pewno będziemy robić wszystko, żeby w każdym kolejnym meczu to my dawać swoje ciężkie warunki przeciwnikowi, strzelać dużo bramek i mamy nadzieję, że takie mecze będą zdarzać się coraz częściej. Ten moment w pierwszej połowie, kiedy ustrzeliłaś klasycznego hat-tricka, no to musiało być niezwykłe uczucie. Szczerze powiem, że w ogóle się na tym w danym momencie nie skupiłam. Chciałam strzelić jeszcze więcej. Byłam, że tak powiem, jeszcze troszkę na siebie może troszkę zła, że tych bramek w pierwszej połowie już mogło troszkę więcej wpaść. Dlatego jeszcze nie cieszyłam się z tego. Zobaczymy, jak to wygląda jeszcze na wideo, ale na pewno bardzo się cieszę, że udało się strzelić te bramki dzisiaj. W tej drugiej połowie tempo faktycznie spadło. My straciliśmy gola, no ale postanowiłaś odpowiedzieć chyba najlepiej, jak się tylko dało. Tak, ale też na pewno trzeba powiedzieć, że nie powinnyśmy dopuścić tutaj do straty bramki. Na pewno jest co poprawić. Cieszymy się naprawdę z wyniku 6-1, bo to wysoki wynik, ale chcemy grać na 0 z tyłu. Chcemy skreować sobie dużo sytuacji. Cieszę się, że strzeliłam tą bramkę od razu w odpowiedzi, ale tak jak mówię, w ogóle tej bramki nie powinno być. Chcemy tutaj być konsekwentni i w obronie, i w ataku i tą drogą będziemy podążać. No dobrze, trochę wybiegnę w przyszłość, bo ten kolejny mecz, który się szykuje, no zapowiada się arcyciekawe spotkanie przy Bukowej. Tak, dzisiaj była misja Skra Częstochowa, od jutra zacznie się misja Czarny Sosnowiec. Na pewno ciężki przeciwnik, ale pokazałyśmy już wielokrotnie w tej lidze, że liczymy się o grę na o najwyższy tutaj szczebel i chcemy robić wszystko, żeby każdy mecz był potwierdzeniem, że to właśnie my powinnyśmy być na szczycie. Jesteśmy bardzo ambitne, zaangażowane. Mam nadzieję, że się uda. Będziemy robić wszystko, żeby tak było, a jak będzie, to boisko nas zweryfikuje w sobotę.